najpierw o może sprawach, może grzechach, z którymi ciężko Tobie poradzić sobie, których nie potrafisz pokonać od dłuższego czasu. Jeśli chcesz oddać to wszystko Jezusowi, powtarzaj za mną. W imię Jezusa Chrystusa. Wyrzekam się wszelkiego zła, wszelkich demonów, złych duchów, grzechów, skutków grzechów, pokus, przekleństw i wszystkiego, co prowadzi do zła. Proszę Cię, Jezu, zabierz to wszystko ode mnie, a przepełnij mnie Twoją miłością i pokojem. Jezu, oddaję Tobie całe moje życie. Wszystko, czym jestem i co posiadam. Całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Oddaję wszystkie moje plany i nadzieje. Bo ufam Tobie, że nie chcesz mi nic zabrać, ale uczynić moje życie prawdziwie szczęśliwe. Jezu, jesteś moim Królem. Amen. Teraz w chwili ciszy spotkajcie się z Jezusem, któremu oddaliście wszystko. Dzięki Ci, Jezu. Bądź uwielbiony i wywyższony. Ty jesteś Królem i Zbawicielem. W Tobie cała nasza nadzieja. To Ty prowadzisz nas z tej ciemności, w której byliśmy niegdyś, do światła. Wprowadzasz nas właśnie dziś w światło. I w Nim chcemy przebywać. Właśnie w świetle Twojej miłości chcemy się poruszać. Chcemy uczyć się od Ciebie miłości. Dzięki Ci, Jezu, za to, czego nas uczysz. Prosimy Cię, prowadź nas dalej, w głąb Twojego życia, byśmy obfitowali Twoją obecnością, aby na wszystkich, którzy nas spotkają, rozlewała się Twa miłość. Tego właśnie pragniemy, Twego życia, Jezu.
Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź błogosławiony. Ty dzisiaj dokonałeś dla nas wielkich rzeczy. Wyrzekliśmy się zła. Wyrzekliśmy się grzechu. Ty jesteś naszym najlepszym przyjacielem i znasz nasze pragnienia i marzenia. Ty wiesz, że